Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Przygotowałam już śniadanie, mam grzanki z camembertem i tutaj trochę warzyw. I tak, uciekam na śniadanie. Słuchajcie, trochę się ogarnę. Zaczynamy ten dzień. Trochę sobie pogadamy, co tamto. Mam nadzieję, że humor do tego czasu trochę mi się poprawi, bo chwilowo jest taki... A no, sama nie wiem. Dobra. No, to widzimy się za chwilę. Cześć, witam Was z tej strony. Powiem Wam, że spodobało mi się nagrywanie tak przy okazji właśnie robienia makijażu, bo ja tutaj czymś się zajmuję, a przy okazji sobie do Was tam chwilę pogadam, także dzisiaj też zaczniemy. Nałożę sobie ten podkład z klinika. I ogólnie powiem Wam szczerze, że nie jest to ostatnio dobry czas dla mnie. Mam wrażenie przez to wszystko, co się dzieje. I mam taki mętli w głowie, ale naprawdę nie wiem, czy wy też tak macie. Ta sytuacja już trwa jakiś czas i wszystko się zmienia. Głównie chodzi mi o ludzie, o nas, jacy jesteśmy dla siebie nawzajem i naprawdę mam, nie wiem, cały czas mam po prostu taki dylemat trochę, co robić. Nie mówię, co jest dobre, bo nikt nie powie, co jest dobre. Oczywiście nasłuchamy się tutaj, jakby co kto tam myśli i jakie jest czyje zdanie i co się powinno. Oczywiście wobec innych, prawda? Bo każdy lubi innych zachowania komentować i wybory. Natomiast chodzi mi o to, że no nie wiem, przyszedł taki moment, kiedy sama zaczęłam się, nie wiem, źle z tym czuć, jakby... Może inaczej, nie mogę dojść jakby do porozumienia sama ze sobą, to znaczy z jednej strony ciągle też myślę i ciągle powtarzam, że trzeba żyć normalnie, że trzeba no, normalnie funkcjonować, tak? Już pomijając fakt tego, że każdy ma jakieś zobowiązania, że każdy, nie wiem, każdy chodzi do pracy, zajmuje się dziećmi, nie wiem, no jakieś tam spełnia swoje obowiązki, zajmuje się, nie wiem, rodzicami. Każdy coś tam ma i jakby wiadomo, że trzeba to dalej robić. Druga rzecz jest taka, że musimy, jeżeli chcemy pomagać, to też musimy zadbać o siebie, dlatego że, wiecie, takie siły przerobowe i finansowe też po prostu mogą się skończyć, tak? Tym bardziej w tej sytuacji, gdzie tak naprawdę... Cały czas ludzie pomagają, wpłacają na zbiórki, przynoszą rzeczy i jednak no, trzeba też pomyśleć o tym, że to też się może skończyć, tak? Nie każdy może pomagać ciągle na tej zasadzie. Także nie wiem, jak o tym pomyślę, po prostu tak jak mówię, ja... Daleka jestem od oceniania tego, co się powinno, co nie. Ja Wam mówię po prostu, że ja mam w tym momencie od jakiegoś czasu taki trochę rozłam między tym właśnie, że z jednej strony wiem, że trzeba żyć normalnie, póki można, bo w sumie czemu nie, tak? Jakby, no nie wiem, mam takie różne myśli naprawdę i nie wiem, czy powinnam to tutaj mówić w zasadzie, czy nie, ale słuchajcie, no nie wiadomo, jak będzie. Nie wiadomo, naprawdę, więc może to jest też, nie wiem, ostatni czas, kiedy możemy żyć normalnie, więc może warto to wykorzystać. Wiecie, to są takie sytuacje, że ja też z jednej strony to wiem, a z drugiej strony czuję się taka bardzo zawieszona. Mam wrażenie, że ta sytuacja jednak wpływa na wiele jakichś moich decyzji, na to, że też kompletnie zmieniłam myślenie o pewnych sprawach i tak naprawdę no, czuję się taka... zawieszona właśnie, że nie wiem, co robić, albo że nie chcę nic robić w tym kierunku. I z jednej strony właśnie staram się odciąć od tego i myśleć, że no, sytuacja jest jaka jest, można robić tyle, ile można. Mieć nadzieję też, że to się jak najszybciej rozwiąże i skończy. Ale nigdy nie wiadomo. Kolejna rzecz jest właśnie taka, że obserwuję też właśnie taką sytuację, jak zawsze do tego dochodzi. Ja Wam też mówiłam wcześniej, że wiecie, ludziom się współczuję tam przez kilka dni,
Wszyscy oczywiście chcą wspierać to tamto, a potem przychodzi moment właśnie jakiegoś rozliczania, krytykowania, oceniania. I to po prostu musi tak być. I. Jestem już. No i właśnie to, co zaczęłam mówić, że właśnie dochodzi, mam wrażenie, już do takiej polaryzacji. I to nie jest fajne. I uważam, że nie wiem, to wszystko po prostu pokazuje, jak bardzo jesteśmy podzieleni mimo wszystko, jak bardzo się nie szanujemy, jak bardzo, nie wiem, że wszystko, po prostu wszystko jest nie tak. Ja też powiem wam szczerze, że też jestem ostatnio po prostu trochę zmęczona, bo pojawiają się różne komentarze i dostaję właśnie różne komentarze i ja nie chcę się tutaj o tym wypowiadać. Ja też myślę, że na część z nich mogłabym mieć odpowiedź taką, która by się komuś nie spodobała i myślę, że jest mocno niepopularna, natomiast nie wiem, nie chcę tutaj też mówić takich rzeczy, dlatego że wiem, że to wszystko jakoś ludzi bardzo tak właśnie zmusza do wypowiedzenia własnego zdania i do takich właśnie niemalże kłótni, nie do starania się na przykład, nie wiem, zrozumieć, czemu ktoś tak myśli, a nie inaczej. Ja tutaj właśnie nie chcę za bardzo wchodzić w takie tematy tak naprawdę, ale z drugiej strony, wiecie, skoro ktoś do mnie wchodzi i komentuje różne rzeczy i narzuca mi też swoje zdanie, wiecie, bo to się tyczy po prostu wszystkiego. Ja nie wiem jak, dlaczego w tym czasie musimy właśnie ciągle się oceniać. Tym też właśnie jestem trochę zmęczona, że tak jak mówię, z jednej strony ja staram się żyć normalnie, ale z tyłu głowy ciągle mam te sytuacje i to są po prostu takie momenty. Ale widzę, że to bardzo na mnie wpływa i ja też, nie wiem, rozumiem to, że każdy to przeżywa inaczej. Każdy, no, inaczej odbiera te sytuacje i każdy ma inne emocje, tylko nie można oceniać. To jest tak, że ludzie naprawdę różnie reagują na stres, na strach, naprawdę. I teraz też to widać, tyle tylko, że wiecie, no ja polecam książkę na przykład na Instagramie i tutaj jakieś wielkie oburzenie, że taki temat tej książki. No nie wiem, no to serio, to już książki nie można polecić, nie wiem, moim zdaniem książki poszerzają horyzonty po prostu, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzasz, to jest to szansa, żeby po prostu, nie wiem, zobaczyć, dlaczego inni mają takie poglądy. Może żeby zmienić swoje troszkę, może żeby właśnie dowiedzieć się czegoś w danej dziedzinie. A tutaj jest po prostu, no nie, to dla mnie po prostu było takie dziwne. W ogóle też wrzuciłam na Instagramie właśnie, obserwuję taką dziewczynę, która właśnie jest w tym momencie cały czas na Ukrainie i ona pokazuje, jak sytuacja wygląda, jak pomaga, co jest potrzebne. Generalnie pokazuje to, jak to tam wygląda i to jest przerażające, natomiast ta dziewczyna, naprawdę, to jest, ona może być idolką, ona to jest tak odważna i tak silna kobieta, że po prostu, no coś niesamowitego. I też mam, wiecie co, takie uczucia, że z jednej strony jakby pokazuje to, bo może więcej osób to zobaczy, a z drugiej strony myślę sobie, co zobaczy, wojnę? Czy to jest coś do oglądania? Znaczy, nie wiem, po prostu sama mam z tym taki problem, że nie wiem. Natomiast no wiadomo, że trzeba wiedzieć, co tam się dzieje, trzeba wiedzieć, jak to wygląda, nie można zamykać oczu na to wszystko. Natomiast sytuacja po prostu jest bardzo trudna i takie ocenianie tego, nie, ja wiecie co, ja po prostu jestem też bardzo przeciwna takiej niesprawiedliwości, która się dzieje po prostu. Ja wiem, że świat nie jest sprawiedliwy, to nie o to chodzi, natomiast jeśli dochodzi do wojny, to jest to coś po prostu najgorszego na świecie. I nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia i zastanawia mnie czasami to, dlaczego właśnie dostaję jakieś takie różne komentarze z taką przesłanką trochę właśnie, że nie mieszajmy się w to, że to nie nasza wojna, że jak zrobimy to i tamto, to i nam się dostanie. Słuchajcie, a jaką macie pewność, że się nie dostanie? No żyjemy teraz w takich czasach, że się okazuje, że wolność nie jest wcale dana na zawsze, jak się okazuje. I też, wiecie, my też mamy swoje doświadczenia, które też nam powinny wiele pokazać.
jednak powinniśmy troszkę uważać i to, że my należymy do jakichś paktów, tak, do Unii na przykład, no to jest jedno, ale dlaczego czujemy się lepsi na przykład i lepiej się w to nie mieszajmy, bo to nie nasza wojna, wiecie, bo ktoś nas ochroni, bo coś tam. Generalnie każda wojna jest zła, więc po prostu nie wiem, dlaczego, wiecie, to właśnie, to mam wrażenie, że dzieje się dokładnie to samo, co się działo podczas II wojny światowej, czyli kosztem jakiegoś innego kraju po prostu chcemy sobie zapewnić jakiś tam spokój względny. Tylko pytanie, na jak długo? Nie wiem, nie chcę o tym myśleć po prostu i też... Po prostu mnie to męczy i drażni, kiedy ktoś narzuca mi trochę swoje zdanie, i właśnie niektórzy mają się właśnie za, nie wiem, za naród jakby w lepszej sytuacji, tak, że możemy sobie o tym decydować, mimo tego, że prawda jest też taka, że my personalnie nie mamy na to żadnego wpływu tak naprawdę. Więc pytanie na przykład, czy takie do zastanowienia się, tak? Czy ja mogę pokazywać teraz kosmetyki, których mam za dużo w obecnej sytuacji, bo jest to po prostu niemiłe i nieodpowiednie, bo ludzie teraz stracili wszystko. I myślę, że to jest chyba nie na miejscu, dlatego że może właśnie cieszmy się tym, co mamy, póki to jeszcze mamy, albo... Dlaczego mam się czuć z tym źle w sumie, skoro i tak już wiem, że jest źle, tylko tyle, że te decyzje nie należą w ogóle do mnie. Jakby to ode mnie zależało, to ja bym tę wojnę skończyła już, nie zaczynała mi w ogóle, jakby skończyła ją pierwszego dnia. Więc przestańmy siebie atakować i mieć do siebie w kółko jakieś pretensje i właśnie, nie wiem, rozliczać się i właśnie wytykać wszystko wszystkim, że a ile ty robisz, a ja zrobiłam to, a ja zrobiłam tamto, a tamten to tyle, a coś tam. To jest naprawdę nie na miejscu i myślę, że no nie no, to tylko pokazuje. Trochę pokazuje moim zdaniem, jak mimo wszystko ten świat jest zepsuty, w jaką złą stronę idziemy. I mnie się to osobiście nie podoba. I nie podoba mi się wiele rzeczy, które było robionych, które też doprowadziło do tej sytuacji na przykład. Natomiast wykłócanie się, wiecie, takie właśnie skłócanie nas i w sensie obywateli i takie wytykanie wszystkich błędów czy coś, to niczemu nie służy po prostu, że to nie pomaga, to nawet bardziej szkodzi. Dlatego skoro już tak pięknie się zjednoczyliśmy, skoro tak pięknie pomagamy, to zacznijmy się szanować może nawzajem. Chyba na tym skończę. Skończę się malować i wrócę do Was. Miał być taki luźniejszy dzień. Ale tak jak mówię, wstałam rano z takim humorem już. Znaczy już w ogóle od kilku dni mam taki humor, taki nastrój i... No i czasem jest tak, że... Wiecie, to są te momenty. Te momenty, kiedy się nagrywa i kiedy się nie nagrywa. Można wybrać moment do nagrywania, kiedy przez chwilę na przykład ktoś czuje się lepiej, tak? Kiedy jest w lepszym nastroju. I to, co Wam mówiłam, to, że ktoś opowiada o kosmetykach, o ubraniach, o czymkolwiek, o, nie wiem, o jedzeniu, o czymś tam, to nie znaczy wcale, że nie myśli, że nie przeżywa, że nie pomaga. Bo to są tylko momenty. Dobra, kończę na razie. Wygadałam się. Mam nadzieję, że to było w miarę ładne. A jak nie, to trudno. Widzimy się zaraz. Zrobiłam sobie kawę i myślałam, że takie wygadanie się trochę mi pomoże. Ale chyba nie. Bo mimo wszystko ciągle jednak o tym myślę i ciągle mi się kłębią jakieś myśli w głowie, naprawdę. Ale z tego, co słyszę, to jednak no wszyscy gdzieś tam mają problem właśnie z jakimś mniejszym lub większym skupieniem. Wiadomo, że każdy z nas robi to, co może i robi to, co musi, tak? Czyli swoje codzienne obowiązki. Trochę też mam wrażenie, że one właśnie mnie mocno odciągają od pewnych myśli, więc to jest dobre. Ale mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy ciągle jest. Z jednej strony właśnie widzę, że dużo inaczej.
widzę dużo normalnych treści, bo chciałam powiedzieć, że dużo, nie wiem, firm, ludzi już wróciło do normalności, natomiast myślę, że nie. Myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że no, że chcemy też widzieć tę normalność, no a na pewno gdzieś tam każdy o tym myśli, co się dzieje. Mniej lub bardziej, także... Także ja się zaczęłam zastanawiać, czy nie pojechać właśnie niedługo do sklepu, bo mam po pierwsze coś do odebrania, a po drugie chciałabym zrobić jeszcze małe zakupy. I w ogóle ktoś mnie też ostatnio zapytał o jakieś rady, jeśli chodzi o budżet, ale taki budżet jedzeniowy. I powiem wam, że w sumie to jest bardzo ciekawe, dlatego że to będzie bardzo krótkie i bardzo proste, mam wrażenie. Bo jeśli chodzi o właśnie budżet jedzeniowy, to ja uważam, że to jest coś, na czym najłatwiej można oszczędzić albo najłatwiej i najszybciej zobaczyć jakieś właśnie rezultaty, jakieś zmiany. Dlatego że po pierwsze uważam, że ma sens, żeby jednak założyć sobie jakąś konkretną kwotę właśnie na ten cel. A po drugie myślę, że robienie listy przede wszystkim dań i tego, co chcemy przygotować, najlepiej na cały tydzień sprawdza się najlepiej. I ja wiem, że są osoby, które chodzą na przykład nie wiem, codziennie na zakupy, że jakieś tam świeże rzeczy kupują, natomiast jeśli nie, to ja bym ewentualnie to zminimalizowała, w sensie może nie tydzień, ale raz na 4 dni, na 5. U mnie się to świetnie sprawdza i powiem wam szczerze, że ja właśnie widzę taką różnicę właśnie w planowaniu. I uważam, że to jest właśnie klucz do tego, jak bardzo kontrolować te wydatki i jak właśnie można je trochę pomniejszyć właśnie w sytuacji, kiedy na przykład chcemy, nie wiem, trochę na czymś zaoszczędzić. I nie chodzi mi o to w tym momencie, żeby, wiecie, kupować... nie wiem, i na przykład jedzenie jakiejś kiepskiej jakości, czy jakieś takie zamienniki, których na przykład nie chcecie kupować. Raczej chodzi mi o to, że na przykład planując sobie posiłki na cały tydzień, jesteście w stanie takie zaplanować, żeby na przykład właśnie wykorzystać to, co kupicie. Czyli jak kupicie, nie wiem, puszkę ananasów, to żeby ją wykorzystać, puszkę tam czerwonej fasoli, żeby ją po prostu wykorzystać w momencie, kiedy ją otworzycie. Bo są rzeczy, które, nie wiem, jak mąka, tak, makaron, możecie je tam trzymać. Ale chodzi o to, żebyście też nie musieli kupować jakoś bardzo dużo wszystkich rzeczy i potem nagle nie ma co z tym zrobić, bo to wybrane na jedno danie, a później ktoś nie ma na to ochoty. A takie właśnie planowanie właśnie dań na każdy dzień i na cały tydzień pozwala właśnie tak wykorzystać dane składniki, które już macie, że jest to moim zdaniem duża oszczędność. Także ja was do tego zachęcam, sama właśnie widzę jednak taką różnicę. Widzę, słuchajcie, też po sobie, że zdarza się, że na przykład, nie wiem, idę gdzieś tam, ja robię zakupy głównie no raz na tydzień, czasami nawet rzadziej, bo czasami jednak staram się na przykład wyjeść to, co mam, więc komponuję po prostu posiłki z tego, co mam. Ale zdarza się też, że na przykład w ciągu tego tygodnia pójdę gdzieś tam, jestem gdzieś, nie wiem, na mieście i przy okazji wejdę do sklepu kupić jedną rzecz, bo czegoś mi brakuje albo coś mi przyszło do głowy, a że sklep jest obok, to idę kupić i kończy się to tym. To jest jak w Rossmanie, wiecie, idziecie po jedną rzecz, a wychodzicie z pełną torbą. Mam wrażenie, że to jest podobnie, że jak już jestem w tym sklepie spożywczym, to myślę sobie, a to jeszcze kupię to, a to jeszcze tamto, a to tutaj coś tam znajdę, a o tym zapomniałam, a to w sumie mogłabym zrobić. I mam wrażenie, że to też właśnie sprawia, że wydaję dużo więcej niż mogłabym. Właśnie dlatego, że no gdzieś tam częściej chodzę do tego sklepu i częściej coś tam kupuję. Jakbym nie poszła, to bym nie kupiła i wcale nie byłabym głodna, tylko po prostu robiłabym posiłki z tego, co już mam. Także jeśli mnie pytacie o zdanie, to uważam, że po pierwsze właśnie założyć sobie jakiś budżet, a po drugie właśnie przede wszystkim planować posiłki. Są też posiłki bardziej wymagające, nie wiem, droższe, są też posiłki tańsze, które można wykonywać, więc właśnie, wiecie, takie zgranie tego wszystkiego na przestrzeni na przykład tygodnia czy miesiąca, myślę, że można zacząć w zasadzie tak od tygodnia, bo to jest też właśnie taka dla was informacja, jak to wygląda. Także ja wam polecam wam bardzo ten sposób. Bo myślę, że to jest najlepszy sposób właśnie na to, żeby w miarę szybko zauważyć właśnie te takie zmiany. Ale takie jest moje zdanie. Także ja właśnie też zrobiłam sobie listę, bo dosłownie mam do kupienia chyba 3 rzeczy, więc żebym nie kupowała więcej. Tak, muszę się jeszcze zastanowić, czego mi tam brakuje, ale ogólnie przede wszystkim jajka, muszę jechać po jajka.
bo tego ostatnio mi brakuje, także tak, robię listę, żeby, no żeby wiecie, nie chodzić i właśnie nie wybierać, że a to na to mam ochotę, a to coś tam, wiecie. Najlepiej wejść z listą i wyjść z tym, co jest na liście, a nie tam szukać jeszcze jakichś innych rzeczy. Także tyle mogę Wam polecić. No i właśnie myślę, żeby to załatwić może całkiem niedługo, to już potem miałabym to z głowy. No i tak. No i taki to dzień. Słuchajcie, tak się ciągle zastanawiam naprawdę, czy to, co Wam mówiłam wcześniej, było składne i czy w ogóle puszczać takie treści. I tak jak mówię, ja mam ciągle taki mętlik, dylemat. To jest taka sytuacja, która bardzo, mam wrażenie, pokazuje właśnie jak każdy z nas inaczej to przeżywa. Jak jednak ja wiem, że Wy też szukacie normalnych treści, takich właśnie, które odciągają myśli od wojny. I ja sama to robię. Naprawdę, ja sama też to robię i sama widzę, że no nie służy, jakby za dużo takich informacji to jednak nie służy mojej głowie. Ale mimo wszystko nie da się od tego gdzieś tam odciąć i powiem Wam, że nie wiem sama, jestem aż no pierwszy raz jesteśmy tak naprawdę w takiej sytuacji, aż w takiej sytuacji, więc nie ma co się dziwić, że nie wiadomo za bardzo, co tu zrobić, jak sobie z tym radzić, o. No, no dobra. No będę kończyć, odezwę się później. Nie wiem, co mi się dzisiaj stało, to chyba przez tę sytuację, która po prostu tak długo trwa, ale przyznam Wam szczerze, może powiem to raz i więcej nie będę do tego wracać, mam nadzieję, ale jestem, oprócz tego wszystkiego, co Wam powiedziałam, jestem tak zła na całą tę sytuację, na tę niesprawiedliwość, która się dzieje, że no powiem Wam szczerze, że myślę, że też chyba ze względu na to nie mogę sobie jakoś dać rady z tymi emocjami i z tym wszystkim. Bo tak jak Wam mówię, też sobie powtarzam, że trzeba żyć normalnie, na tyle, na ile można. I jakby skupić się na tym, co można zrobić, tak? Zrobić coś dla siebie po to, żeby móc pomagać. I oczywiście jakby to wszystko jest prawdą, tyle tylko, że nie wiem, czuję taką złość i myślę, że to jest kwestia właśnie, czytałam też taki artykuł właśnie a propos tego, jak tam się emocje rozkładają w różnych sytuacjach. I artykuł i właśnie w książce teraz, którą czytam, też to jest. W każdym razie chodzi mi o to, że przyszedł moment chyba na taką złość, na takie nerwy i nie potrafię właśnie sobie z tym poradzić i myślę, że to jest też kwestia tego, że po prostu czuję taką bezsilność i bezradność i to jest najgorsze i z jednej strony właśnie wiem, że skoro nie mogę, jakby ja z tą sytuacją nic nie mogę zrobić, ja personalnie nic nie mogę zrobić, jakby można z drugiej strony właśnie pomagać w różny sposób, natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie tego konfliktu, to nie ma to kompletnie znaczenia, jakby to, co ja zrobię i to, co ja myślę, tyle tylko, że no właśnie chyba ta bezsilność sprawia, że w końcu przychodzi taka złość spowodowana właśnie taką bezradnością, że to wszystko jest tak sprzeczne z tym, co ja myślę, z tym, co ja bym sobie wyobrażała, jak to powinno wyglądać, no po prostu nie mogę. I aż sama siebie, powiem Wam szczerze, nie poznaję, bo właśnie ostatnio też rozmawiałam z kolegą, który no powiedział, znaczy on zawsze ma takie podejście, jakby po raz kolejny w całej tej sytuacji jeszcze wcześniej mówił, że on się nie zajmuje rzeczami, na które nie ma wpływu i to jakby tyczyło się troszkę innego wydarzenia wtedy, natomiast no coś w tym jest faktycznie, tylko że wiecie, zazwyczaj mam wrażenie, że takie emocje, które przeżywam teraz, dotyczyły sytuacji jakichś, które mnie dotykały, które no gdzieś tam były związane ze mną w różnych momentach mojego życia, natomiast teraz właśnie czuję taką bezradność i bezsilność i ogromną złość na całą tę sytuację i nic z tym nie mogę zrobić, więc tłumaczę sobie, że no wiecie, muszę się uspokoić, trzeba jakoś dalej funkcjonować na tyle, na ile można, ale jestem tak bardzo pomiędzy tym, co mam robić, a tym, co powinnam, a tym, co mogłabym, że nie potrafię, dlatego bardzo dziwny ten vlog dzisiaj, mam wrażenie, i obudziłam się dzisiaj właśnie z takimi emocjami, które chyba dlatego tak to wygląda, bo już chyba musiałam o tym powiedzieć, a sama jestem zaskoczona na tej zasadzie.
ale to też pokazuje, myślę, może pokazuje jakby właśnie takie różne momenty, które się przeżywa w takich trudnych sytuacjach i które po prostu czasami nas spotykają i dotykają, mimo tego, że się ich w ogóle nie spodziewamy tak naprawdę, że wydaje nam się, że i zareagujemy na coś w dany sposób, a jednak tak nie jest. I stres, i właśnie to wszystko też wychodzi w różnych sytuacjach i różnie się objawia, także sama jestem trochę zaskoczona. No, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało, o, na tej zasadzie, że no ja też mam nadzieję, że dzisiaj się po prostu wygadałam trochę, bo tam nie bardzo, oczywiście ja nie chcę poruszać takich tematów, nie chcę takich, wiecie, tutaj wygłaszać teorii, które mogą być bardzo takie jakby zapalające do jakiejś dyskusji, czy właśnie do jakichś podziałów, bo tego nie chcę, natomiast no widzę, że bardzo skrajnie myślę w niektórych momentach. I nie wiem, staram się sobie z tym poradzić, no mam nadzieję, że to będzie tylko ten jakby dzisiaj jeden taki vlog. Ale no też mam nadzieję, że jak się wygadam, to po prostu zrobi mi się lepiej, natomiast minęło kilka godzin i przyznam wam szczerze, że po prostu wcale nie czuję się lepiej. Właśnie to jest najgorsze, że wiecie, że jestem dorosła, że to wszystko wiem, że skoro nie mam na coś wpływu, to jakby dla samego zdrowia psychicznego powinnam po prostu jakoś gdzieś starać się odpuścić, tak? Nie denerwować się tym, na co nie mam wpływu. A nie mogę. I tak jak mówię, zazwyczaj miało to związek z takimi sytuacjami bardzo osobistymi w moim życiu. A teraz po prostu jestem mega wkurzona. Po prostu jestem wkurzona, no. No i tyle. Dobra, to wygadałam się. I kończę na razie. Zakupy trochę większe niż planowałam, ale widzicie, same takie drobne rzeczy. Kupiłam jajka, kupiłam ich trochę więcej, bo mówię, może będę miała ochotę coś tam zrobić innego, może jakieś ciasto. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy. Kupiłam też ser, masło, sałeczkę górską z czosnkiem, pomidory, banany i ziemniaki, bo widziałam ostatnio u kogoś, nie wiem, czy gdzieś jakiś przepis po prostu, widziałam na ziemniaki w sosie. I tak pomyślałam, że może, tylko nie wiem w jakim, więc generalnie będę szukać przepisu. No, no to tyle. Minęło sporo czasu, odkąd się odzywałam do was. Już się zrobiło ciemno i powiem wam, że mam takie jedno przemyślenie, bo ogólnie byłam w ogóle na spacerze, także i troszkę przemarzłam i wiecie, troszkę się przespacerowałam i zawsze, no tak jednak jest, tak, ja tak uważam przynajmniej, na mnie to działa, albo właśnie spacer, jakiś sport, jakieś, nie wiem, ćwiczenia nawet, wiecie, zrobione w domu, jednak gdzieś taki ruch zawsze pomaga gdzieś to rozchodzić. Wiecie, troszkę rozchodzić te emocje, zdenerwowanie i trochę większe zdenerwowanie. I zawsze to działa, mam wrażenie. Trochę układa w głowie, trochę właśnie pomaga tak no uspokoić jednak te emocje. I powiem wam, że o wiele lepiej się czuję. I mam właśnie takie przemyślenie, że na przykład dzisiaj nie nagrywałam wam chyba, czy tylko rano, ale ogólnie w ciągu dnia nagrywałam w tych momentach, w których na przykład zazwyczaj normalnie nie nagrywam, dlatego to taki trochę inny vlog. No mam nadzieję, że mimo wszystko nie odbierzecie tego źle. Natomiast taki dzień miałam po prostu, że byłam zła i te emocje chyba gdzieś musiały się w końcu wydostać i dlatego o tym mówiłam, ale chodzi mi o to, że po prostu widzicie, w zależności od tego, w którym momencie dnia na przykład nagrywa się film, to są takie emocje i takie no i takie, nie wiem, kadry, czy pokazuje się inne rzeczy i nie nagrywałam dzisiaj na przykład, wiecie, nie wiem, jak tam robiłam jedzenie, czy jakieś tam inne rzeczy, tylko właśnie te momenty, kiedy byłam taka zła i kiedy te emocje były naprawdę duże u mnie. Ale to taki właśnie jeden dzień, mam nadzieję, że więcej takich nie będzie i że jakoś się można uporać właśnie z tymi emocjami i z tym wszystkim, co się dzieje. Także ogólnie muszę przyznać, że już trochę to wszystko opadło i tak, i trochę zeszłam na ziemię, mam wrażenie, trochę też zobaczyłam, porozmawiałam też z kilkoma osobami, no że życie po prostu toczy się dalej, każdy ma tam swoje plany, jakieś mniejsze, jakby bliższe lub dalsze, ale jednak każdy gdzieś tam coś tam planuje, ciągle robi, wiecie, nie siedzi i nie przestaje nic robić, o, że tylko się smuci i płacze, tylko jednak, nawet jeżeli te emocje są, to jednak dalej robią różne rzeczy, tak.
Także, no i tak to jest, myślę, że tak to będzie po prostu w tym czasie. Docierają różne informacje do mnie też. No i właśnie, tak jak mówię, myślę, że tak będzie też w tym czasie, że raz będziemy czuli się lepiej, raz gorzej, raz, nie wiem, wiadomo co robić, raz nie. I to wszystko jest chyba całkiem zrozumiałe, no bo jesteśmy pierwszy raz w sumie w takiej sytuacji. I tak, i słuchajcie, tutaj mam w ogóle paczkę, którą też sobie odebrałam. I pokażę wam, co tutaj mam. W ogóle to mówiłam wam też wcześniej, że jest paczka, na którą ja czekam. I ona idzie i idzie. W ogóle ja nie wiem... Po pierwsze, nie wiem, gdzie ona jest za bardzo. bo... No taki jakby, wiecie, takie trakowanie tego, gdzie ona jest, to w ogóle... No nie pokazuje mi za bardzo. Także nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie i jeszcze zanim się zima skończy. Bo to trochę zimowa rzecz. Ale no nic. Słuchajcie. Była gdzieś tam jakaś promocja. Czy wyjmę to. Była promocja i uznałam, że... no słuchajcie, zrobię sobie zamówienie i już po prostu będę miała. Są to rzeczy, które lubię i których używam. I tak. Zamówiłam ponownie ten mój krem Uriage. Roselian. Ze SPF 30. On jest właśnie do skóry takiej naczynkowej, do skóry wrażliwej. Tak, do cery naczynkowej, do skóry wrażliwej, skłonnej do zaczerwienień. SPF 30. Ja mam ten krem teraz. Słuchajcie, uwielbiam go, naprawdę. Jeśli macie skórę mieszaną, wrażliwą... Czemu się nie chce wyostrzyć? Wrażliwą, taką skłonną do zaczerwienień, naczynkową. Ten krem jest świetny, naprawdę. On tak ładnie wygładza skórę, tak ją przyjemnie koi. Sprawia, że ona jest taka po prostu miękka w dotyku, aż naprawdę taka bardzo przyjemna. Bardzo lubię ten krem, naprawdę świetnie nawilża. Znaczy daje mi takie nawilżenie, jakiego ja potrzebuję właśnie przy mojej skórze mieszanej. Mogę spokojnie na to nakładać makijaż, nic się tutaj, wiecie, nie świeci za bardzo. On nie jest jakiś taki tłusty, nie jest zbyt gęsty, nie jest taki obciążający. Naprawdę świetny krem, dlatego stwierdziłam, że wracam do niego, bo naprawdę jest bardzo dobry. Ta 30 też jest dla mnie okej, no na razie. Ja głównie w sumie używam, wiecie, go w domu, chociaż jem do Meksyku w sumie. I też się sprawdził bardzo dobrze. I zamówiłam sobie, słuchajcie, drugi krem i to jest Aven. Ktoś mi chyba kiedyś mówił, jak to się czyta, anti-rouge. No generalnie soothing emulsion. Ze SPF 30 również i to również jest emulsja kojąca. Skóra wrażliwa, normalna i mieszana, skłonna do zaczerwienienia. Bo tutaj już właśnie można sobie wybrać do suchej i bardzo suchej, chyba coś takiego, i właśnie do normalnej i mieszanej. Co jest fajne też, bo ona też jest właśnie do skóry wrażliwej. Chyba cała ta seria taka jest. Także zamówiłam sobie też taki i mi się wydaje, że ja go już chyba kiedyś miałam. Nie wiem, czy to jest ten, który ma delikatnie zielonkawy kolor. Dobra, zakryte, to nie wiem. Kiedyś miałam taki właśnie, który miał delikatnie zielonkawy kolor, ale teraz mi na tym już totalnie nie zależy. Po prostu chcę, żeby był do skóry właśnie wrażliwej i zamówiłam sobie ten też, bo Aven markę również bardzo lubi. Kiedyś miałam ten krem, miałam różne z Aven i powiem wam, że zawsze byłam zadowolona, więc zamówiłam sobie też ten, jak od razu były w promocji. I zamówiłam też coś. Słuchajcie, niedługo będę chyba robiła porządki w ogóle, ale słuchajcie, ja to w ogóle mam plany na filmy, takie... Trochę kosmetyczne właśnie, ale mam różne plany i trochę jestem tym podekscytowana. No i to jest właśnie to, co powiedziałam, że z jednej strony jakbym nagrywała dzisiaj w innych momentach, to może byście się nawet nie zorientowali, że jednak no, byłam wkurzona, że po prostu taki ten dzień był inny, no. I nawet byście to po prostu tego nie zauważyli. A jak się nagrywa w takich momentach, no to... To wtedy no jest inaczej po prostu. No dobra, w każdym razie kupiłam sobie też odżywczą pomadkę do ust, też z Aven. To jest Cold Cream. A to dlatego, że ta pomadka, ona mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdziła i ona faktycznie jest taka fajnie nawilżająca. I ona mi się dobrze sprawdziła właśnie jako jedna z takich pomadek aptecznych. Bo chyba mam teraz... Jakąś inną mam i ona nie jest aż taka fajna. Nie wiem jaką. W każdym razie to była jedyna właśnie z tych takich aptecznych, która tak fajnie mi się sprawdziła. Kiedyś jeszcze miałam z La Roche-Posay, ale taką wyciskaną. A ja jednak wolę takie balsamy w tubce nawilżające. No i stwierdziłam, że jak już po prostu robię zamówienie, to też sobie zamówię to i będę miała też na zapas. Nie muszę tego jeszcze odpakowywać, bo ona jest, widzicie, cała zakryta. Znaczy taka zaklejona, więc jak tylko coś zużyję sobie, to będę mogła tego używać. To jest 3 lata? Nie. 3 lata jeszcze. Na otwarcie, na spokojne zużycie, także na pewno
na pewno zużyję. I to tyle, takie właśnie zamówienie zrobiłam, bo ten mój krem właśnie z filtrem już się kończy. I nie chcę chyba testować niczego innego, tylko wracam do tego po prostu, co lubię. Fajnie mi się sprawdził i sprawia mi to przyjemność, także zamówiłam. I co tu jeszcze, słuchajcie? W ogóle, obejrzałam ostatnio film, bo we mnie jest seks. To jest film o Kalinie Jędrusik. I on się pojawił na Netflixie, także nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy nie. No to jest film biograficzny, nie każdy może, nie każdy lubi takie filmy, nie każdy też lubi tę postać tak naprawdę. Ja w ogóle na ten film bardzo chciałam iść do kina, także jeżeli Was interesuje historia i jakoś tak szybko minęło, w sumie i fajnie, że pojawił się na Netflixie, miałam okazję zobaczyć. Także jest taki przyjemny film, przyznam. No, może nie jakiś wybitny, ale dobry. Podobał mi się, naprawdę podobał mi się. I fajnie było to zobaczyć. Ja jakoś lubię, w ogóle ja też, zresztą mówiłam Wam nieraz, ja bardzo lubię Stanisława Dygata, który był jej partnerem. Bardzo lubię jego książki, także jeżeli nie czytaliście, a chcecie coś takiego, taką sięgnąć po polską literaturę, to ja Was bardzo zachęcam. Bardzo Jezioro Bodańskie bardzo mi się podobało, ale inne jego książki też fajne. Także jeżeli macie ochotę poznać może coś nowego, to ja zachęcam. No i to tyle. I tak się zastanawiam, czy ja coś jeszcze będę dzisiaj... Tak chodzi mi po głowie, żeby może obiad jeszcze ugotować, ale nie wiem, czy mi się chce. Zobaczę. Zobaczymy. Nie wiem, czy też ten film po prostu nie będzie dzisiaj za długi. A, jeszcze w ogóle chciałam Wam pokazać z kosmetyków coś. No może pójdziemy na chwilę do łazienki. To pokażę Wam jeszcze takich kilku moich ulubieńców, ale naprawdę kosmetyki, które świetnie się sprawdzają. Nie wiem, o tym Wam już chyba ostatnio mówiłam. To jest Bandy Peeling. Taki peeling kwasowy, silnie nawilżający. I to jest właśnie taki peeling z 10% mocznikiem i kwasem mlekowym. I słuchajcie, ten produkt jest naprawdę świetny. Ja go używam właśnie faktycznie tak, jak jest napisane tutaj chyba tak, 2 razy w tygodniu na noc. I powiem Wam, że nie dość, że on tak świetnie nawilża skórę, to on przy okazji jeszcze ją tak ładnie wygładza, że kiedy ja czy robię makijaż właśnie, czy na przykład nakładam rano pielęgnację, to czuję, że ta skóra jest tak fajnie nawilżona i jest taka bardzo przyjemna w dotyku właśnie, taka no przyjemna. I nie dość, że jest taka gładka właśnie, to jest fajnie nawilżona i to czuć. Dlatego jeżeli szukacie czegoś, jeżeli macie skórę na przykład taką faktycznie przesuszoną na przykład, albo teraz w tym okresie potrzebujecie jakiegoś nawilżenia, no to świetny produkt, naprawdę jestem zachwycona. I używam go teraz naprawdę regularnie, bo mówiłam Wam, że moja skóra teraz jest przesuszona, o dziwo, także używam. Druga rzecz to jest peeling, peeling z tej firmy Amvi. Kwiatowy peeling do ciała z olejami i słuchajcie, no on też jest super. On bardzo ładnie, po pierwsze bardzo ładnie pachnie, to jest zapach, jakiego ja w żadnych innych kosmetykach w zasadzie nie miałam, nie pamiętam, nie znam. Ale on jest taki fajny, taki kobiecy. Nie wiem, czy on nie jest jaśminowy. Z tego, co ja pamiętam, ten pan mówił właśnie na targach, że ten zapach stworzyli jakby specjalnie dla nich. Ale przepiękny jest, naprawdę. Bardzo ładny. Ojej, taki nie za słodki. On nie jest w ogóle słodki. On jest właśnie taki delikatnie jakby kwiatowy, ale taki bardzo kobiecy, bardzo przyjemny. On generalnie właśnie jest peelingiem cukrowym. Widzicie, on jest taki raczej rzadki, ale nie spływa gdzieś tam, wiecie, nie przecieka przez palce. Jest naprawdę świetny. Fajnie peelinguje, nie podrażnia skóry, pozostawia taki fajny zapach właśnie i takie delikatne nawilżenie, ale właśnie on chyba ma tutaj jakieś olejki, ale też nie jest jakiś taki bardzo tłusty. Natomiast świetnie peelinguje, pięknie pachnie i naprawdę jest takim bardzo dobrym peelingiem, także polecam. Jeżeli na przykład macie ochotę coś spróbować nowego, czego jeszcze nie próbowaliście i na przykład zapachu, który nie znacie, to uważam, że ten jest świetny i będziecie zadowoleni. Jeżeli lubicie peelingi cukrowe, to ten jest naprawdę świetny. I ostatnia rzecz to jest Ziaja. Witalizacja, żel 3 w jednym do mycia twarzy i ciała i włosów. Włosów? Ja nie wiedziałam, że mogę to mówić włosy. No nic, myję tym ciało i słuchajcie, to jest żel pod prysznic, który pachnie tak pięknie. Trochę jak męskie perfumy. Trochę... Dla mnie to jest, słuchajcie, zapach z serii właśnie Yves Saint Laurent, tego Libre, albo Hugo Boss Alive. Trochę właśnie taki męski w połączeniu trochę jakby z miętą. Kolejny przepiękny zapach. No ja jestem zakochana. To są po prostu moje zapachy. Aha, z tej serii w ogóle też mam balsam do ciała, który też używam. Słuchajcie, ja używam. To też Wam pokażę.
nie dość, że używam, to jeszcze bardzo mi się podoba i już niewiele mi go zostało. To jest właśnie balsam też z ziaj o tym zapachu. Pachnie tak jak ten żel, naprawdę. Jeżeli wam się podoba, to serio polecam. No jest świetny. Jeżeli lubicie takie męskie zapachy, ale nie typowo męskie, to nie pachnie jak, wiecie, męski żel pod prysznic, tylko takie fajne męskie perfumy z takim dodatkiem właśnie. No coś pięknego, naprawdę uwielbiam ten zapach. A co wam chciałam pokazać, tu mam to masło z The Body Shop o zapachu awokado. Zobaczcie to. Ja go naprawdę używam i to bardzo regularnie. Ja. A ja nie lubię się balsamować, ale chyba ja chyba już po kilku miesiącach, słuchajcie, mogę stwierdzić, że chyba lubię. Chyba jest to przyjemne i skóra po tym jest bardzo przyjemna i ładnie pachnie, a po tym jest bardzo nawilżona. Także na zimę akurat teraz też bardzo fajny produkt, ale stosuję go sobie na zmianę na przykład. Właśnie z innymi, które mam, ale no serio, zobaczcie, pół opakowania już w sumie zużyłam. Ja. Także ja naprawdę jestem w szoku, dlatego musiałam się pochwalić. A balsam też jest bardzo, bardzo przyjemny. Fajne też opakowanie. No i to tyle. I to tyle moich poleceń tak na koniec. No ta druga połowa dnia zdecydowanie lepsza dla mnie. Trochę też się działo, ale trochę pozałatwiałam rzeczy. No i ogólnie już jest naprawdę lepiej. Już te emocje trochę opadły, także mam nadzieję, że film wam się podobał, że u was po prostu trochę lepiej. Albo dajcie mi znać, jak tam u was, jak wy to nadal, czy, no jak to jest, bo ja wiem, że wiecie, początki całej tej sytuacji były też zupełnie inne, inne komentarze, teraz już też różne informacje docierają do wszystkich zapewne, także dajcie znać, jak wy, no jak wy sobie radzicie, czy już staracie się od tego odcinać właśnie, czy właśnie żyć normalnie, czy tym bardziej, że ponieważ to już trochę trwa, to tym bardziej jesteście zaniepokojeni na przykład, dajcie znać. Dobra. To ja się żegnam z wami i widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że w lepszym nastroju.